Cześć, witajcie na kanale Baw się ze mną zabawki dla dzieci. Dzisiaj mam dla Was zestaw z ciastoliną, tym razem jest to alternatywa dla zestawów Play-Doh z literkami, alternatywa produkcji niemieckiej. Zestaw jest przeznaczony dla dzieci od lat 3, jak widzicie nazywa się Kindersoft Knete i zawiera w środku parę opakowań ciastoliny, foremki do robienia literek, dokładnie 26 foremek oraz proste narzędzia do formowania ciastoliny. Dodatkową właściwością tego zestawu, a właściwie masy plastycznej zawartej w tym zestawie produkowanej przez tą firmę jest to, że kiedy ciastolina zaschnie, co się zdarza, jeśli się nie zamknie pudełka, to można włożyć ją do wody i poczekać, aż nasiąknie i znowu można z niej korzystać. Nie słyszałam o czymś takim, jeśli chodzi o ciastolinę Play-Doh. Tutaj najwyraźniej jest to możliwe i można takie coś, ten proces powtórzyć 3 razy. A teraz otworzę pudełko i pokażę Wam, jak wygląda ciastolina z tej firmy. To jest wałek do ciastoliny. Tu są foremki do literek, 26 foremek jest w tym zestawie i są w różnych kolorach, właściwie tylko w 3, w żółtym, czerwonym oraz niebieskim. Mam wrażenie, że foremki są ciut większe niż foremki z Play-Doh zestawów do literek. A tutaj mamy białe opakowanie z ciastoliną, niebieskie opakowanie, czerwone. To jest żółta masa. Brązowa, kanarkowa, czyli zielona. I jeszcze mamy dwa różne narzędzia, to jest nóż do krojenia masy z łyżeczką z drugiej strony albo szpatułką, a to jest strzałka, a z drugiej strony jest widelec. I to jest wszystko, jeśli chodzi o ten zestaw. Jeszcze raz pokazuję Wam wszystkie elementy, które znajdują się w środku. Mam nadzieję, że ten filmik się Wam podobał. Zachęcam Was do subskrypcji naszego kanału oraz do oglądania innych filmików na naszym kanale, na którym znajdziecie dużo opisów zabawek, zestawów do zabawy dla dzieci. Do następnego razu. Cześć!